Mam dla Was temat bardzo praktyczny, a jednocześnie fajny do przedyskutowania. Porozmawiamy o kosmetykach, które się zmieniły. Czasem na lepsze, czasem na gorsze, albo może to moje zdanie się o nich zmieniło? Będzie ciekawie i wybuchowo! Do rzeczy! Kojarzycie serię Shots z Eveline? Pewnie tak. I niech podniosą rękę do góry osoby, które mają wersję peptydową. W każdym razie seria jest całkiem nowa, a już dwa produkty musiały zostać skorygowane. W tym przypadku na lepsze. Czy wiecie, że pierwsza wersja serum z witaminą C wybuchała? No w końcu seria Shot, nie? To na pewno nie było zamierzone. Moje serum też wybuchło i po krótkim wyjeździe zastałam rozerwaną pipetkę i zalaną szafkę z kosmetykami. No trochę się wkurzyłam. A później nastąpiła cała seria takich sytuacji i firma szybko poprawiła skład oraz opakowania. Tu muszę pogratulować szybkiej reakcji, bo naprawdę sprawnie im to poszło. Pewna firma, która pojawi się później, powinna wziąć z nich przykład. A teraz witamina C jest stabilniejsza i ma lepiej zabezpieczone ciemne opakowanie. To bardzo ważne w przypadku kwasu askorbinowego, bo ten jest bardzo trudnym i wymagającym składnikiem. Teraz spokojnie możecie wrzucać to serum do koszyka. Drugim produktem, który przeszedł zmianę, jest serum z retinolem. Wcześniej tego retinolu tam nie było. To znaczy była inna pochodna witaminy A, czyli taka jak w maściach, a nie taki retinol. Mimo to uważam, że poprzednia wersja produktu wciąż była dobra. Taka przyjemnie wygładzająca, nawilżająca i miła w dotyku. Tu aż muszę wtrącić, że ta mniej aktywna pochodna witaminy A jest bardzo niedoceniana. Jakby nic nie robiła, a to wciąż dobry, skuteczny składnik przeciwzmarszczkowy i wspierający regenerację. Jakby zamiast wyróżnienia na opakowaniu retinolu była po prostu witamina A, to moim zdaniem byłoby nawet lepiej. Dlaczego? Bo chociaż w składzie mamy ten pożądany retinol, to nie mam do niego aż takiej pewności, jeśli chodzi o skuteczność. Retinol jest jeszcze bardziej wymagający od kwasu askorbinowego, więc i butelka, i konserwanty też mogłyby być podmienione. No, wolałam poprzednią wersję. W każdym razie i tak całą serię Wam polecam. To naprawdę świetne kosmetyki, często w promocji, w świetnej cenie i do tego serum z peptydami i ceramidami to hit. A teraz dla odmiany zmiana bardzo na minus. I w sumie nie wiem, co o tym myśleć. To akurat kosmetyk, który na początku zachwalałam. Zużyłam chyba 4 opakowania i uwielbiałam. A później? Jak Wam powiem, co to za produkt, to chyba sami zgadniecie, dlaczego zmieniłam zdanie. A chodzi o kremy SPF Znakomi. Miałam pierwsze partie tego produktu i wtedy wszystko działało super. Gęsty, ale lekki w odczuciu, nie świecił się, nie szczypał, nie rolował. No naprawdę to był mój ulubieniec. I w pewnym momencie coś się z tymi kremami stało. A to jakaś dziwna formuła, grudki, niepokojący zapach i tak dalej. No nie powinno być tak, że kupując kosmetyk mamy ruletkę, że albo trafi nam się fajnie, albo będziemy musieli reklamować kilka razy z rzędu. Co więcej, jeśli problem występuje na taką skalę, to nie wiem, czy krem nie powinien być wycofany, dopracowany i wypuszczony ponownie. Zgadzacie się, czy przesadzam? O, napiszcie mi w komentarzach hasło zgadzam lub nie zgadzam. To sprawdzimy, jakie podejście wygrywa. A wiecie, co jeszcze według mnie zmieniło się na minus? Kultowe balsamy z Isany, te w wielkich słoikach. Kiedyś to był mój ulubiony produkt do ciała i miałam kilka opakowań. Teraz, no, nie mówię, że jest jakiś zły, ale na pewno gorszy niż był. Teraz jest jakiś bardziej wodnisty, gorzej się aplikuje, nie nawilża tak bardzo, no i nie robi takiego wow jak kiedyś. Jeśli dobrze trafiłam na wersję starego i nowego składu, to można zwrócić uwagę, że na przykład w poprzednim było sporo oleju kokosowego i trochę wosku ze szczególnej odmiany palmy. A teraz nie ma ich wcale. Nic więc dziwnego, że formuła tak bardzo się zmieniła. Kolejna zmiana jest jeszcze bardziej przykra, bo dotyczy podkładów mineralnych Annabelle Minerals, które kiedyś uwielbiałam. W tym przypadku decyzja nie zależała od firmy, a od regulacji prawnych dotyczących dwutlenku tytanu,
który jest również barwnikiem. Nie chcę rozwijać tego tematu, bo jest dość skomplikowany i trochę było w nim zawirowań, a ja chciałam wyżalić się, że mój ulubiony podkład mineralny nie kryje tak jak kiedyś. Może jeszcze dam mu szansę za jakiś czas, ale na szczęście mam świetny zamiennik, więc nie ma tego złego. Ale zmiany są nie tylko negatywne, bo na przykład warto pochwalić ziaje. Już od jakiegoś czasu ich nowe kosmetyki są po prostu lepsze jakościowo, a i te starsze mają zmieniane chociażby bazy. I tak parafina zostaje zastępowana na przykład innymi emolientami pochodzenia naturalnego. Podoba mi się też, że coraz częściej sięgają po ciekawe składniki i w końcu te produkty coś robią poza natłuszczaniem. Myślę, że idą w fajnym kierunku i w końcu znajduję produkty, które chcę polecać i to nie tylko ze względu na cenę. Uważam też, że coraz lepsze są kosmetyki Under 20. Kiedyś, tworząc o nich odcinek, nie miałam za dużo dobrego do powiedzenia, a teraz chociażby seria zielona jest naprawdę godna uwagi i fajnie zrównoważona. Jakie jeszcze kosmetyki lub marki się zmieniły? Dajcie znać w komentarzu. Przy okazji zapraszam Was na nasz drugi kanał z krótkimi filmami. Buziaki, pa!